właśnie, właśnie. Już nie warto wchodzić. Gdzie? Tutaj na to. Dobra, a tutaj możemy. Takie trochę te... Ten metal już taki kurwa... No. Z gatunków chujowych. Nie wiem. Dziwnie to wygląda. No dobra. Pięterko wyżej. Aha. Nie stali na jednej i tej samej razy. Po wspornikach, gdzie są jakieś te... Tutaj, pójdą. W tym miejscu. Gdzie, tu? To. Okej. A tu ładnie. No jest czar.
jedźmy dalej. Fotkę zrobię. No i nie chciałbym tam spaść. No, ja bym nie chciał nigdzie spaść. Bo mnie spadanie dzisiaj mnie nie interesuje. Tak, na tym można się zesrać. A uważaj, Michał, jest jedna dziura, widzisz ją? Widzę tutaj. No. O kurwa. To jest ten, to jest ta niebieska ta. Tak, wiem, o co chodzi. W trójkę nie powinniśmy na tym stać razem. Michał, zbadaj to tam, wiesz. Puknij przez to okno. Ja pierdzie. To jest ta niebieska budka? Tak. Na pewno? Na pewno. Widziałeś farbę od zewnątrz? Na pewno, bo tu jest ten komin. Aha, ten szyb na dół. Szyb, tak. To nie jest drobina jednak. Nie, to jest szyb. Tu są szyny normalnie. Aha. Co tam, tam możemy tamtędy zejść, no? Co, fajny widoczek? No. Dobra, to pojedynczo się wbijemy, tu widzę pałac kultury, jest fajne foto na pałac. Ale wolę nie stawać, bo tam jest taki właz jakby zamknięty. I co, da się tam z tymi schodami zejść? Tak. Jestem ciekaw, czy ty nie masz żadnego czujnika, bo jesteśmy teraz pod tą bramą. A tutaj co jest? To była drabina kiedyś. Na dół. Bo leży tam nawet. Co, nie wiem, jak chcesz, to możesz spróbować tędy zejść. A ja się cofnę i zobaczymy, czy gdzieś możemy się spotkać. Na środku piętru niżej jakby. No ty, Marek, idziesz tamtą stroną? No,
cofnę się po prostu. A tam się da przejść jakoś? Da się. Dobra, no to się spotkamy piętro niżej. Dobra. No jest właśnie, tylko że on jest tak skierowany, że nie wiem, jak on łapie. W którym miejscu on jest? On jest, widać go dole? Przez tę dziurę. Jakby na rogu, na bramie, widzisz, wisi, taki biały. No to jest ten, który mnie wtedy złapał. Tak? Że on mnie złapał, jak wchodziłem przez to okno i nie wiem, na jakim ma zasięg. Które okno? To okienko wychylone. A to jest tutaj? Tak. Aha. Ale jak ten, jak wtedy złapał cię ten czujnik, to co, to był przytałem przyszedł ochroniarz? Tak, zaczął być alarm. Ale zdążyliśmy, chyba nie uciec, nie chcieliśmy uciec, tylko bardziej palić trochę. No wiadomo, nie? No tak, nie wiem, o co chodzi. Chodzi mi o to tutaj. O tu tutaj, tak? Tak. Co? Nie, to jest czujnik. No. No i my się stanęli tutaj i on złapał, ale może rząd pali po prostu tak. Chodzi tutaj. No. No właśnie. Niby można. Tu by się zeszło, nie? Można zrobić tak, bez ryzyka.
Nie wiem, czy jest sens ryzykować. Nie wiem, bo ja nie wiem, czy on nie złapie nas. Ten czujnik. Znaczy, jak przejdziemy tędy, nie? Zobaczymy tędy. No i co, Michał? Postanowiłem ten, zejść tę linię. Tak, żeby mi obok czujnika nie przechodzić, bo wiesz, nie wiem. Czyli jednak tam jest jakiś czujnik? No jest, widzisz, wisi. Na prost. Tak, czyli ten czujnik jest podłączony do jakiegoś alarmu, tak, pewnie. Dlatego wolałem zejść tę, nie? No. Żeby ten nie przechodzić tam, bo nie wiem, jaki zasięg. Uważaj na krat. Nie wiem, jaki zasięg tam nawet. No widzę, że tu jest na pewno jeszcze piętro niżej pod nami. Tak, tutaj widać, nie? No i tam są też takie drzwi, widzisz? Można zobaczyć, co tam jest, tylko ja nie wiem, uważaj, jak idziesz po tym. To jest, wiesz, jedna wielka chujnia tutaj. Te kraty to już, wiesz, widziałem swoje lepsze lata. A Mateusz? Właśnie nie wiem, gdzie jest. Dobra, on sam. Może wiesz, wszedł tam do tego pokoju. Może. Dobra, ja idę naokoło i zobaczę, co tam jest po tych schodkach. Jeszcze można spróbować zobaczyć, co jest niżej jedno. No stary, to jest miejsce. Dobrze, po prostu ten coś na tą skalę tego. No. Tej infrastruktury po prostu. Wygląda jak jakiś kanał burzowy. Aha, jakiś tam. Tam idzie. Tak. Tam jest jeszcze niżej. No zaraz zobaczymy. Masz latarkę, ja mam z telefona to.
No to przyszliśmy. Tak? Daj tam. Thank you.
uważaj na nogi. Thank you.
Tak to się robi, panie. Więc zaliczyliśmy nowy obiekt, bardzo imponujący. W pewnym momencie mieliśmy sytuację, kiedy już byliśmy gdzieś w połowie, że usłyszeliśmy alarm. Trzecia osoba naszej ekipy, fotograf, prawdopodobnie gdzieś poszedł przed czujnik ruchu, który wywołał alarm. I całe szczęście w tym momencie byliśmy już w piwnicach, bardzo głęboko zaszyci. Więc nie było szans, żeby ktoś nas znalazł. Tak, Byliśmy około 20 metrów dalej, bardzo głęboko. Więc wątpię, żeby ktoś z ochrony się tam zapuścił i nas szukał. Dokładnie. Wyczekaliśmy do momentu, aż uznaliśmy, że już trochę ucichło. No i szybko i sprawnie wyszliśmy tą samą drogą, co weszliśmy. Obiekt zaliczony. A jeden z najbardziej imponujących tego typu miejsc, jakie do tej pory widzieliśmy. Idziemy dalej.